Państwo, znowu fragment uwertury do najwspanialszego dzieła Ryszarda Wagnera zatytułowanego Parsifal. Jakbyśmy prześledzili historię powstawania libretta do Parsifala, coś niesamowitego, ile ten Wagner przekopał materiału. No podobnie zresztą było w przypadku Pierścienia Nibelunga. Przekopał całą masę poezji, legend i tak dalej, i tak dalej. Więc coś niesamowitego. I konstrukcja dzieła również. Najbardziej takie, powiedzmy, tajemnicze dzieło Wagnera. Oczywiście podobnie jak na powieść Bułhakowa Misz i Małgorzata, tak i na dzieła Wagnera pewni ludzie rzucają jakieś tam odium. A że to jest niechrześcijańskie, a że to satanistyczne, a że to, proszę Państwa, bzdury, które plotą ludzie w ogóle nie mający pojęcia, o co chodzi w tym wszystkim. Ja kiedyś zrobię taki program na temat Mistrza i Małgorzaty, żeby pokazać, jakimi idiotami są ci ludzie, którzy podobne brednie wygłaszają. Zwłaszcza jeśli chodzi o Parsifala, tu się krzyżuje taka masa różnych wątków legendarnych z pewnymi motywami religijnymi, z pewnymi motywami mitologicznymi, że naprawdę człowiek nie obtrzaskany dobrze z Ewangelią, ale także nie obtrzaskany dobrze z eposami europejskimi, takimi, które tworzą podstawy kultury europejskiej, jak chociażby XII-wieczne opowieści o królu Arturze, o okrągłym stole, o świętym Graalu. Jeżeli ktoś tego wszystkiego nie zna, no to będzie głupoty gadał. A jeżeli ktoś to wszystko zna, to będzie zdumiony, w jaki sposób Wagner skorzystał z tego materiału tak różnorodnego, tak złożonego, jak on to połączył w jakąś tam całość, odwołując się jednocześnie do różnych innych jeszcze wątków mitycznych, dających do myślenia. No to chyba Paul Ricoeur powiedział, że mit daje do myślenia. Symbol daje do myślenia. A mit obfituje w symbol. Mit zawiera taką masę symboli, które trzeba, jak to młodzież mówi, rozkminić dopiero. Ale symbol przemawia też bezpośrednio w jakiś sposób do człowieka wrażliwego. Przemawia do niego jakoś tak. I on coś gdzieś tam w sobie odczuwa, jakiś rezonans wzbudzony przez fragment libretta, przez muzykę. No bo tutaj mamy, podobnie jak w innych utworach Wagnera, motywy muzyczne. Właśnie. Ja mam taką książkę, którą kupiłem lat temu 20. Dramaty muzyczne Wagnera. Tekst i motywy muzyczne. I tu właśnie mamy to, o czym ja mówię, że jeżeli pojawia się gdzieś Graal, muzyka nam to pokazuje, że w tym momencie jest mowa o świętym Graalu. Bo jest tak zwany motyw Graala, motyw muzyczny, który nam od razu sugeruje, że tu jest mowa o Graalu. Jeżeli pojawia się motyw Klingsora, zaraz sobie powiemy, kim był Klingsor, od razu odpowiednia melodia, a ktoś, kto nie zna niemieckiego, nawet, to musi być mowa o Klingsorze, bo się zmieniła melodia akurat na taką, a nie inną. Otóż, proszę Państwa, przenosimy się do tajemniczej krainy. Jest jezioro, nad jeziorem las. Podchodzi, no jakby
kim on był, też trudno powiedzieć właśnie, kim ten człowiek jest. Marszałek dworu, jakiś, prawda, burgrabia, Bóg wie, górne mące. Podchodzi, budzi młodych strażników, którzy przysnęli. I tu nam się kojarzy, co uczniowie w ogrodzie Getsemani przed męką Jezusa, zamiast czuwać, przysypiają. No i on ich budzi. On ich budzi. Hej, hej, tam wy, strażnicy lasu. A może strażnicy snu? Tak to czuwacie? Mieliście czuwać tutaj do rana. Dobra, wstawajcie. Zaraz tutaj przybędzie król. Tak, i niosą w lektyce króla. Amfortasa. Amfortas jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. Został zraniony i ta rana nie może się zagoić. Cały czas ból, cały czas cierpienie, niegojąca się rana. O co tu w tym wszystkim chodzi? No i pytają górne mamca, skąd się to wzięło właśnie, jak to jest? No i tam następuje opowieść. Następuje opowieść. Król posiadał kiedyś włócznię. Tą włócznię, którą ugodzono Jezusa na krzyżu, w bok. Jednym z rycerzy stanowiących ten krąg graalowy. Co to jest graal właśnie? Co to jest graal? Gurnemanc tłumaczy młodemu Parsifalowi, że tego wyjaśnić się nie da, co to jest graal tak naprawdę do końca. Ale jeżeli ktoś zostanie do tego graala, siłą tego graala przyciągnięty, no to wtedy wstąpi w niego niezwykła mądrość. Będzie wszystko wiedział. Będzie znał wszystkie tajemnice. Ale, teraz się zatrzymam. Mówi, był tam taki Klingsor. I ten Klingsor bardzo chciał być jednym z rycerzy graalowych. Chciał być doskonały. Ale czegoś mu tam brakowało. I tu się domyślamy, że no, ponieważ no miał prawdopodobnie jakieś tam skłonności do kobiet zbytnie, no nie mógł tego przezwyciężyć i prawdopodobnie się wykastrował. Tak się domyślamy. No ale za to został wykluczony z grona rycerzy graalowych. No, podniósł na siebie rękę i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wkurzył się, wściekł się, wyniósł się stamtąd i zamieszkał w krainie zwanej ziemią jałową. I ten motyw jałowej ziemi. Jałowej ziemi. Tu mamy krainę Graala. Kraina święta, kraina czysta, kraina nieznająca grzechu, nieznająca zła, przemocy. Tam jałowa ziemia, jakieś pustkowie. No coś takiego jak u Tolkiena, prawda? Kraina Mordoru. Coś w tym rodzaju. Czarownica Kundry uwodzi Amfortasa. Klingsor zabiera mu włócznię, którą zadaje mu ranę. Amfortas wycofuje się do Monsalvatu, a w rękach Klingsora pozostaje ta święta włócznia. Wielu rycerzy zginęło, próbując ją odzyskać na próżno. Król cierpi cały czas. Przynoszą go do kąpieli. Nic nie pomaga. Pojawia się ni stąd, ni zowąd, gdzieś tam lecąc gdzieś w powietrzu. Nie wiem, czy na czymś, czy tak od sobie. Ta czarownica Kundry zjawia się z balsamem z Arabii. No i mówi, jeżeli ten balsam nie pomoże, no to już chyba nic nie pomoże, no bo już wypróbowano wszystkie środki, żeby ta rana się zasklepiła, żeby przestała krwawić, żeby skończył się ten ból, to cierpienie. Nic nie pomaga. No i w tym momencie krzyk. Leci łabędź. Łabędź zostaje trafiony strzałem z łuku i spada. Pojawia się młody chłopak z łukiem w ręku, bardzo taki buńczuczny. No i oni mu mówią,
coś ty zrobił. Czym ci ten biedny ptak zawinił? Ten ufny łabędź. On sobie tutaj latał, ponieważ zawsze tu latał, bo wiedział, że tu jest bezpiecznie. Tu się nie zabija. To jest święte miejsce. Jeszcze wcześniej, kiedy ta Kundry przyleciała z tej swojej podróży do Arabii, zmordowana, zmęczona, zasnęła. No i jeden z tych strażników mówi: co ty tutaj tak leżysz jak dzikie zwierzę? I ona mu odpowiada, ta Jessie Norman, która ją gra, odpowiada jej: a czyż w tym miejscu zwierzęta nie są święte? Tak, bo to jest święte jezioro, to jest święty teren. Tutaj nie wolno popełnić przestępstwa. Uchnemas pyta: co ci ten łabędź zrobił, żeś go zestrzelił? A bo ja we wszystko trafiam, co tylko lata i tak. Ale po co to zrobiłeś? Dlaczego ty strzeliłeś do tego ptaka? Dlaczego ty go zabiłeś? Dlaczego? No i on w swojej głupocie, no nie wie, dlaczego on to zrobił. A no tak se zrobił, bo zrobił. No i tam dalej opowiada, skąd się tam wziął i tak dalej. No miał matkę. No i tutaj zaczyna się opowieść, prawda, o Parsifalu. Skąd się ten Parsifal wziął? No według legend średniowiecznych, według pieśni średniowiecznych, ojcem Parsifala był rycerz, król, który zginął w bitwie. I matka zabiera tego syna gdzieś głęboko w las, chowa się tam gdzieś, ten syn jest jeszcze mały, i tego syna wychowuje w totalnej ignorancji. Ona nie chce, żeby ten syn został rycerzem. Ona nie chce, żeby ten syn zginął tak jak jego ojciec. I on jest wychowywany w totalnej ignorancji. I któregoś razu on gdzieś tam się udaje z oszczepem na polowanie i spotyka jakiś, jak mu się wydaje, aniołów. Jacyś ludzie w błyszczących jakichś zbrojach, jakiś tego. No i mówią mu, że oni nie są żadnymi tam aniołami, oni są rycerzami. I on się tym wtedy zainteresował. I on też chciał być rycerzem. I tak jak stało, puścił dom sobie, poszedł gdzieś tam. No i teraz od tej Kundry właśnie, tam nad tym jeziorem świętym, dowiaduje się, że matka nie żyje. Serce jej pękło, prawda, syn poszedł, wyszedł gdzieś, nie wrócił. Matce z żalu serce pękło. On się tym specjalnie tam nawet nie przejął. No oczywiście, tam przez moment tylko. No ale później zainteresował się tym królem, tym Amfortasem. Dlaczego? Znaczy nie. Właśnie nie. Właśnie się nie zainteresował. I u Krecjena de Troyes, prawda, w tych mitach arturiańskich jest taki motyw zranionego rycerza, zranionego króla. I on widział tego Amfortasa, widział tą jego ranę, widział tego cierpienie i nie zadał tego pytania. A dlaczego on cierpi, a skąd ta rana, a to mogło go uzdrowić, ale on o tym nie wiedział. A uzdrowić go mógł kto? Nie żaden balsam, nie żadne lekarstwo, tylko oświecony przez cierpienie prostaczek czysty. To jest Mittler Wissend, der Heine Tor. No i ten górny ma mi to chyba ten, bo to taki prostaczek, nieokrzesaniec, głupkowaty. No ale zabrakło mu tego jednego. Żeby to z litości zadać to pytanie. A dlaczego? A co? Ale jeszcze jedna próba. Idą do zamku Graala. I proszę Państwa, kapitalne libretto, kapitalne słowa. On mówi, że zeszliśmy daleko, ale mi się wydaje, jakby to był moment. I teoria względności. Górne mówi: widzisz, mój synu, tutaj czas przechodzi w przestrzeń. Dochodzą do tego zamku Graala. Pojawia się procesja rycerzy, cudowne śpiewy są. Cudowne śpiewy nawiązujące do
Ostatniej Wieczerzy. Ewangelicznej Ostatniej Wieczerzy. No i rycerze wzywają Amfortasa, żeby odsłonił Graala. A on nie chce, dlatego że wtedy właśnie otwiera się jego rana, wtedy jeszcze bardziej krwawi, wtedy wzmaga się ból i on nie chce tego Graala pokazać rycerzom. Chociaż oni, nie widząc Graala, nie kosztując z niego, prawda, starzeją się i zbliżają się do śmierci. On daje im życie, ale on im, ten Amfortas, jak gdyby odmawia tego prawa, bo nie chce siebie narażać na ból. Nie, to raczej niech zrobi jego ojciec Titurel. I ten Titurel jest taką postacią bardzo tajemniczą, naprawdę nie wiadomo, kto to jest. Bo on niby żyje, niby nie żyje. Trudno powiedzieć. No i w końcu ten Titurel, prawda, dokonuje tej ceremonii wydobycia Graala i tak dalej. No, muzyka towarzysząca tym scenom jest powalająca, proszę Państwa. Ta procesja Graala i to wszystko. To wszystko mija. I po raz drugi Parsifal nie zadaje pytania o to, co widział. Co to jest? Co to było? Czemu to służy? Nie zadał pytania. A miał właśnie zadać jedno pytanie o ranę Amfortasa, a drugie właśnie o tego Graala, o to wszystko, o co tu chodzi. Nie zadał ani jednego, ani drugiego pytania. I Gournemanz go przegania jako głupka. On miał nadzieję, że on jest takim prostaczkiem Bożym, który odczaruje, prawda, tą rzeczywistość tego króla. A on jest zwyczajnym głupcem. No i Gournemanz go przegania. Dalej mamy scenę właśnie z zamku Klingsora. Tego niedoszłego rycerza Graala. Tego, który posiada świętą włócznię. I Klingsor boi się tego Parsifala. On wie, że ten mu zagraża. No i uruchamia Kundry, żeby go uwiodła. Najpierw właśnie takie czarodziejskie, prawda, różne niewiasty takie zaczarowane mają go uwieść, nie wychodzi. Wreszcie sama Kundry przystępuje do dzieła. No i w pewnym momencie, kiedy go pocałowała, Parsifal czuje przeszywający ból. I mówi, tak, to jest ten ból tego Amfortasa. Coś tu jest właśnie nie tak. Ta rana. Dopiero do niego wtedy dociera, że nie zapytał o tą ranę. Die Wunde. Później, odrzucając właśnie zaloty Kundry, odrzucając tamte powabne panienki i tak dalej, no wreszcie wychodzi sam Klingsor. On pokonuje Klingsora. Zabiera mu włócznie. Królestwo Klingsora wali się w gruzy. Dalej. Zaczyna się taka część bardzo smutna. Stary, pochylony latami Gournemanz. I nagle wychodzi z lasu rycerz. W hełmie, nie widać mu twarzy, z włócznią w ręku. No i zaczyna się chyba najpiękniejsza część Parsifala. Coś niesamowitego. On go pyta, kim jesteś? Ten milczy. Skąd przychodzisz? Ten milczy. Jak to? Przychodzisz tu w zbroi, z bronią w ręku? A czy ty nie wiesz, że tutaj nie wolno wchodzić w zbroi? Że tutaj nie wolno wnosić broni na ten teren? On milczy. Zdejmuje hełm. Widać zmęczoną twarz. Ślady cierpienia
ślady walk, ale nadal nie wiadomo, kim on jest. No i ten mu mówi: człowieku, ty tu przychodzisz uzbrojony, a ty nie wiesz, co to dzisiaj jest za dzień? Dzisiaj jest Wielki Piątek. W tym dniu nasz Zbawiciel umarł na krzyżu. Po to, żeby odnowić wszystko. Potem się okazuje, w pewnym momencie ten rycerz mu opowiada, że musiał przejść przez to, przez to, przez to, przez to. Był poraniony, no bo nie miał broni poza tą włócznią, ale nie mógł tej włóczni użyć, bo ta włócznia jest święta. Nie mógł jej skalać jakąś krwią człowieka jakiegoś. I dopiero ten Górneman patrzy i widzi, że to jest ta włócznia, którą Amfortasowi zabrał Klingsor. I ta włócznia, którą ten rycerz odzyskał. No i wtedy, prawda, wielka radość tego starego Górnemanca właśnie z tego odzyskania tej włóczni. No i rozpoznaje wreszcie tego Parsifala, namaszcza go na króla, bo mówi Parsifal: teraz ja pokażę ludziom Graala. No bo ten Górnemanc mówi, że smutek spadł na tamtą krainę, bo już Graal od dawna nie był wydobywany z tego schowka, nie był pokazywany. Titurel w końcu umarł, bo nie mógł czerpać tej życiodajnej siły z Graala. Czy rycerze Graala podupadli? Źle się wszystko ma. Wszystko podupada, wszystko niszczeje, bo nie ma Graala. Tej życiodajnej siły zabrakło. I wtedy Parsifal mówi, że on przejmuje rządy. On przystąpi do ceremonii Graala. No i ten go prowadzi. Oczywiście cudowna muzyka, zwana czarem Wielkiego Piątku. Proszę Państwa, koniecznie tego trzeba posłuchać. Jak to w Chrystusie, mocą Jego zmartwychwstania, odnawia się cała natura. Przybywa czarownica Kundry, i te niesamowite słowa Parsifala jako ten nowy król Graala, pierwszą swoją taką urzędową czynność wykonuje w tej chwili. Przyjm chrzest i uwierz w Zbawiciela. Mówi do tej, która spowodowała upadek. I tu mamy właśnie, to jest to. Ta pierwsza kobieta, Ewa, upadek człowieka w raju. Jest jakby taka sugestia, że to ta Kundry to jest jakby taka ta pierwsza Ewa. I ona tam o sobie, zresztą tam o niej na początku jeszcze jest mowa. Nie wiadomo, kim ona jest, skąd ona jest w ogóle. Może ona gdzieś tam przechodzi przez jakiś cykl, jakiś tam wcieleń i tak dalej, nie wiadomo. Co jest jej pierwotną winą, ale coś tam musi takiego dziwnego w tym wszystkim być. I na końcu ten Parsifal jak gdyby zdejmuje z niej to odium, zdejmuje z niej ten czar. Ona przyjmuje chrzest i staje się wierną sługą. I końcowa ceremonia Graala. Wnoszą trumnę z tym małym Titurelem, wnoszą Amfortasa, które ledwo zipie. I który nie chce, żeby tego Graala wyciągnięto. Graal zostaje przez Parsifala na nowo postawiony, prawda, na widoku i wszyscy mogą znowu czerpać z niego moc, mogą czerpać z niego siłę. Świat może być odnawiany. Proszę Państwa, Eucharystię nazywali pierwsi chrześcijanie lekarstwem nieśmiertelności. Tam jest taka masa tajemniczych rzeczy właśnie, ale myśl, ta, która przychodzi tak przez całą operę, jest głęboko chrześcijańska. Jedno obejrzenie, jedno wysłuchanie Parsifala nie wystarczy. Ja
Ja tego słucham od kilkudziesięciu lat. I za każdym razem coś nowego znajduję w tym wszystkim. Jakieś jedno słowo, jakieś dwa słowa, jakiś motyw muzyczny, jakaś nutka. Człowiek na okrągło gdzieś z tego coś wydobywa. Trzeba Parsifala parę razy posłuchać. No to 4 godziny słuchania, proszę Państwa, czy oglądania. To trzeba sobie obejrzeć raz czy drugi, ale w jakichś dobrych przedstawieniach. Bo to, co w tej chwili reżyserzy wyprawiają z Wagnerem, to się w głowie nie mieści. To woła pomstę do nieba. Wagner słynął z tego, że jego scenografie były wręcz bajeczne. To na przykład w Złocie Renu, pierwsza część tetralogii, Pierśnienia Nibelunga, te nimfy, te córy Renu pląsają sobie w falach i w teatrze, w Bayreuth publiczność aż robiła, bo widać było fale, prawda? Poruszające się na scenie fale, w te i we w te. Niesamowite, jak na tamte czasy, nowinki techniczne, aparatury całe, które poruszały tymi falami. To robiło nieprawdopodobne wrażenie. Przebogate inscenizacje kosztowały krocie, dlatego wystawienia wagnerowskie kiedyś nie były takie częste. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze trudno znaleźć głosy wagnerowskie, zwłaszcza głosy żeńskie. No, Jesse Norman to jest fenomen absolutny, proszę Państwa. I trudno zdobyć fundusze na bajecznie bogate dekoracje. No więc co się robi dzisiaj? A dzisiaj się idzie po najmniejszej linii oporu. Ja mam na DVD Parsifala, gdzie zamiast wspaniałego zamku Grala mamy co? Po niemiecki bunkier z taką metalową drabinką na ścianie. Słyszałem, kiedyś jedna studentka opowiadała dawno temu, była w Szwajcarii na Walkirii. Co ona tam widziała? Proszę Państwa, co ona tam widziała? Ano Zygmunt zabity przez Hundinga. Hunding wjeżdża na scenę, wjeżdża na motocyklu. W niemieckim, takim hitlerowskim płaszczu skórzanym i zabija tego Zygmunta strzałem z parabellum, coś takiego. Proszę Państwa, szok. No to tak jak u nas w Polsce było, co Hanuszkiewicz zrobił balladynę, gdzie motocykliści jeździli po scenie, to był skandal. Chodziło mu o skandal pewnie. Także to nie ma nic wspólnego, te współczesne inscenizacje wagnerowskie nie mają nic wspólnego z zamysłem Wagnera. U Wagnera był nieprawdopodobny, już mówiłem, przepych i pewien realizm. Ślub Lohengrina i Elzy miał miejsce w jakiejś wspaniałej katedrze. Co widzimy dzisiaj? Ja widziałem taką inscenizację. Te zaślubiny Lohengrina i Elzy nie miały nic wspólnego z chrześcijaństwem. Odbywają się w kamiennym kręgu pogańskim, proszę Państwa. To współcześnie się robi z Wagnerem. Nie tylko z Wagnerem. Bo reżyser ma prawo. Do czego ma prawo? Do fałszowania? No widocznie tak. Niektórzy uważają, że nie ma prawdy. Jest narracja. To jest coś niesamowitego. Wagner się w grobie przewraca, jak widzi, co się robi z jego sztuką. To właśnie on to zrobił, on tego dokonał. To skrzyżował muzykę z teatrem, to ze wspaniałym teatrem. Tworzył wspaniałe widowiska. Co z tego zrobiono? Muzyka pozostaje. Natomiast cała reszta, wymowa, jak się zmienia tę wymowę? Jak już powiedziałem, tu katedra, tu nagle pogański krąg kamienny, tu procesja Grala, ale nie ma tej chrześcijańskiej otoczki, jak gdyby jakaś magia zostaje. Tak jak współczesne różne wersje przygód Robin Hooda. Bardzo dużo jakiejś magii już tutaj, nie wiadomo czego. Tu braciszek tak, czyli mnich, prawda, gdzieś tam tu modli się do jakiegoś
Herna Myśliwego, czyli Kernunos, takie celtyckie bóstwo z głową jelenia i tak dalej. No, pomieszanie z poplątaniem totalne. I dlatego ja Państwa zachęcam do tego, żeby wracać do korzeni kultury europejskiej, wracać do korzeni i demaskować oszustów. Proszę Państwa, wydania kompaktowe utworów Wagnera zaopatrzone w książeczki z librettem. Już te nowsze teraz to już jest, im szkoda, szkoda im pieniąsiów. Tak, na książeczkę z librettem w kilku językach. Nie, nie, wystarczy dodatkową płytę dać i każdy se sam będzie mógł wtedy wydrukować. A po co pieniąsie wydawać, prawda? Tu trzeba zarobić. I tu mamy libretto w trzech językach i trzeba się zapoznać z librettem. Muzyka jest cudowna, ale tak jak na początku mówiłem w przypadku czarodziejskiego fletu. Muzyka jest cudowna, jeżeli nie znamy libretta, nie wiemy o co chodzi, prawda? Przypomnijmy sobie właśnie ten pierwszy nasz odcinek, gdzie omawiamy sobie pewne utwory muzyczne, wielkie utwory muzyczne, czarodziejski flet Mozarta. O co chodzi tam tak naprawdę? To jest walka Kościoła rzymskokatolickiego z masonerią. Ale o tym się dowiadujemy dopiero z libretta, tak naprawdę. Jest to samo, jeśli chodzi o muzykę Wagnera. Nie dajmy sobie wmówić jakiś głupot, że Wagner to Hitler, prawda, i hitleryzm i tak dalej, i tak dalej. To są absolutne bzdury, że ta panniemieckość Wagnera, to wychodzi chociażby w Nibelungu, prawda, w pierścieniu Nibelunga. No, Niemcy w 1914 roku, kiedy zaczynała się pierwsza wojna światowa, oddziały niemieckie szły na front, towarzyszyła im muzyka Wagnera. Tak, taki motyw jak Siegfried wykuwa miecz, słynnego Notunga, wykuwa go z fragmentów miecza swego ojca Zygmunta. I znowu mamy, tak już antycypujemy, bo już tak wpadał troszeczkę w pierścień Nibelunga. Proszę Państwa, znowu ten motyw, zobaczcie, jaki ten świat jest mały. Złamany miecz, przekuwany na nowo, które ma właściwości jakieś nadzwyczajne. Skąd my to znamy? Powrót króla. Tolkien, proszę Państwa. Narsil. Miecz wykuty z tych odłamków połamanych podczas bitwy, kiedy to Isildur z ręki swojego ojca wyjmuje miecz rozdeptany przez Saurona, połamany przez Saurona. I później król elfów przekuwa ten miecz. Elrond przekuwa ten miecz na nowo. Tworzy z niego nowy miecz. Ten sam motyw mamy tutaj. Kowal każe, Mime, nie umie tego zrobić, nie wychodzi mu to. Siegfried się wkurza, sam tego dokonuje. No i tam właśnie to, jak wali tym młotem w kowadło, kuje ten swój miecz, ten motyw właśnie leciał wtedy z głośników, kiedy wojska niemieckie wyruszały na fronty I wojny światowej. I tutaj tego Wagnera wtłoczono w niemiecki militaryzm. Tego Wagnera wtłoczono właśnie w tą całą otoczkę właśnie taką Deutschland, Liberales i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Niemcy wagnerowskie to były zupełnie inne Niemcy niż te późniejsze. Opiekunem Wagnera, mecenasem Wagnera był król Ludwik II Bawarski, Wittelsbach, który nie chciał przyłączyć Bawarii do II Rzeszy tworzonej przez Bismarcka. I najprawdopodobniej go zamordowano, bo on nie chciał się zgodzić na przyłączenie jego kraju Bawarii właśnie do tego tworu. Król Ludwik II nienawidził Prusaków, a przecież to Prusacy dokonują tak zwanego zjednoczenia Niemiec i tworzą Rzeszę
Bismarck i Prusacy. Wagner nienawidzi Prusaków. Dla Wagnera Prusacy nie są Niemcami. Dla Ludwika II Prusacy nie są Niemcami. Berlin to nie Niemcy dla nich. To Prusy, znienawidzone Prusy. Proszę Państwa, zainteresujmy się tym okresem. Jak Niemcy byli wtedy nastawieni do Polaków? Jak byli Polacy przyjmowani? W Bawarii, w Badenii, w Saksonii. Jak przyjmowano tam Polaków po upadku powstania listopadowego? Oficerom wyprzęgano konie z powozów i ludzie, młodzież rozentuzjazmowana, ciągnęła te powozy ulicami miast. Panienki nawet dawały oficerom za darmo przez tydzień. Polaków uwielbiano w całej Europie. Za odwagę, za to, że potrafili powiedzieć nie jednemu, drugiemu, trzeciemu tyranowi. Nazywano ich ptakami zwiastującymi rewolucję. Der Sturmvögel, der Revolution. To prawda, włazili na każdą barykadę, gdzie się tylko dał. Wagner był zachwycony Polakami. Wagner uwielbiał Polaków. Wagner był polonofilem. A tu nagle, no tak jak nie w podstawówce gdzieś tam, czy tego, zawsze to było to skojarzenie, że Wagnera z Niemcami, a Niemców z Hitlerem. Wszystko taka redukcja ad Hitlerum. Odczarujemy Wagnera, proszę Państwa. Odczarujemy Wagnera i pokażemy, że Wagner sam czarował, czarował swoją muzyką, czarował swoimi utworami. One są piękne, one są ciężkie, one są trudne, one są długie, bo ja mówię, u Wagnera bardzo często jest tak, przepiękne, przepiękna uwertura, bardzo dynamiczny pierwszy akt, potem akcja jak gdyby powietrze z balonu wypuścił i dłużyzna straszliwa następuje. I potem znowu nagle przyspieszenie i koniec właśnie. Ale ta dłużyzna może człowieka naprawdę zniechęcić momentami do Wagnera. Całość bardzo długo trwa. Ale warto przetrwać po tym okresie takim dynamicznym, potem jest załamanie się tej dynamiki, tej akcji. Warto przetrwać ten czas, niektórzy powiedzą przynudzania. Bo zwykle później końcówka jest znowu wspaniała. Tak jak tutaj mamy ten pierwszy akt kończący się zwycięstwem Lohengrina w pojedynku z Telramundem, prawda, w Lohengrinie. I potem mamy długo, długo nuda. I później ta końcówka. Tak samo w Parsifalu. Mamy takie dłuższe chwile właśnie, że muzyka niespecjalnie porywająca, libretto niespecjalnie porywające, a potem nagle mamy znowu powrót do cudownej muzyki, do cudownego libretta. Bardzo nierówny jest Wagner właśnie w tych swoich utworach. Także polecam Państwu z pierwszego aktu procesję grała. I później mamy dalej tą końcówkę, która się nazywa Czarem Wielkiego Piątku. Wpiszmy sobie w YouTube'a Ryszard Wagner, Parsifal, Czar Wielkiego Piątku. No będziemy zachwyceni po prostu. No powali nas dosłownie. Ta muzyka nas powali. Kobiety na wystawieniach wagnerowskich płakały, mdlały. Proszę Państwa, coś w tym jest. Ta muzyka, właśnie, jeśli chodzi właśnie o Czar Wielkiego Piątku, albo na przykład weźmy później z Walkirii Pożegnanie Wotana. To są takie momenty, kiedy człowieka coś po prostu za gardło łapie. Wtedy by tylko skoncentrował się tak w 100% na muzyce, na przeżywaniu tej muzyki. Coś niesamowitego. Żadna inna muzyka nie wzbudza we mnie takich różnych uczuć, takich emocji, jak muzyka Ryszarda Wagnera.
Ale to każdy musi tego doświadczyć sobie indywidualnie. Ja właśnie polecałem Parsifala tak na zachętę sobie zacząć właśnie od czaru Wielkiego Piątku. Wpiszcie Państwo sobie to tak gdzieś na YouTubie. Ryszard Wagner, Parsifal, czar Wielkiego Piątku. I to Was tak zachęci do zainteresowania się całością, że moja tutaj nieudolna paplanina na pewno tego w taki sposób nie dokona. Dziękuję.